Cholernie nieprzyjemna jest ta noc. Co to są odgłosy w ogóle? Jakby jakiegoś biura czy coś? Tu nie przejdę, nie sprawdziłem chyba światła tutaj. Ale tu mogę. Cholera, nie zapaliłem światła. Nic z tego. No dobra. Gdzie to było? Chyba tędy. Widzę, że... O nie, tędy nie przyjdę. Widzę, że będę miał więcej okazji do opowiadania historii. Związanej z tym... Z tą dwójką bohaterów, o których powiedziałem wcześniej. O! Tu jeszcze nie byłem. Jakaś notatka, 183 dolary. Mniejsza z tym, oczywiście jakby kiedy ta choroba już... Tu jest zapalone. Gdzieś tu było wyłączone światło, co? Ta choroba, o której mówiłem, kiedy ludzie sobie zdali sprawę, co się dzieje? Zeszli pod ziemię, gdzieś pozamykali się w budynkach, niektórzy w supermarketach, niektórzy w innych miejscach. Ci, którzy byli w supermarkecie, właściwie mieli najlepiej, bo mogli się... No, mieli jedzenie. To było właściwie najważniejsze. Ale to też rodziło problem, bo w nocy byli atakowani przez tych, którzy tego jedzenia nie mieli. A takich, którzy jedzenia nie mieli, było znacznie, znacznie więcej. Więc dochodziło do jakichś strasznych walk pomiędzy ludźmi, którzy w tym supermarkecie zostali, a tymi, którzy szukali jedzenia. Chyba tędy się szło, co? Do walk, do mordów i... Tu nie zejdę. No to jesteśmy chyba gdzieś dalej, co? Sprawdzimy sobie zaraz, co tam odkryłem. Zaczynam łapać schemat. W pewnych miejscach można się poruszać tylko w nocy, w innych tylko w dzień. To chyba będzie tutaj. Sala gimnastyczna. Nasz młody bohater, programista, musiał się udać do tego supermarketu, ponieważ tam pracowała jego... Znaczy, przyjaciółka jego narzeczonej. Dobra, poszukajmy tu kwiatów. Jak będą kwiaty, to będę wiedział, gdzie się zaczepić. I może zdobyć wodę. Więc nasi bohaterowie ruszają do tego supermarketu, oczywiście trafiają na ogromną bitwę. I w ostatniej chwili temu młodemu chłopakowi udaje się odnaleźć dziewczyny, ale dosłownie w ostatnim momencie ona mu mówi tylko, że jego narzeczona nie poszła do pracy, że została w domu. I młody wie, gdzie musi się udać, no a potem już... Krwawa jatka absolutna następuje. Zdaje się, że ta dziewczyna ginie. Jakieś pokrętła tu są. W prawo, w lewo? Raz w prawo, raz w lewo. Spróbujmy się zorientować, gdzie te rury idą. Do tych grzejników, co? Cholera wie, o ile łatwo stwierdzić, ile łatwo było stwierdzić pstryczki na ścianie, jak są skierowane, o tyle tutaj? Nie mam bladego pojęcia. Musimy poszukać źródła wody, chyba. I zobaczymy, co się będzie działo.
gdzieś za tej ściany, co? Wejdziemy korytarzem tutaj. Najważniejsze urządzenie, które mieli nasi bohaterowie, to GPS. Bez niego ciężko by się było poruszać gdzieś tam pod... pod ziemią, bo tak musieli właśnie przemierzać miasto. A, to tu, to są te schody. Okej, w porządku. No to mamy nie lada problem do rozwiązania. To jest zamknięte, pewnie siekierą trzeba będzie tu przejść. Może się uda nawet, bo tu są jakieś świetliki. Tylko trzeba najpierw zrobić kwiaty. Ile ten schemat zostanie zachowany? Sprawdźmy sobie tu, bo zdaje się te rury idą... O, może tu. Trzeba by odkręcić wszystkie grzejniki. Nie da rady. Zamknięte albo zablokowane. Dobra, zacznijmy od tej strony. Ładnie tu dosyć, ale... dużo słońca. Nie wiem, czy odkręcam, czy zakręcam. W tą stronę się odkręca. Odwrotnie do wskazówek zegara, co? Ale też nie słyszę, żeby jakaś woda płynęła, więc... właściwie taki strzał. Kręcimy w lewo. Że tu nie mam wyboru. Raz się kręci w lewo, raz się kręci w prawo. Tu się nic nie otworzy. Gdzie ten cały system? Coś tu jest? Nic, tylko ciemność. W lewo? O, o! Holender, zakręciłem. Ej, są i kwiaty. Nie tylko kwiaty. Wygląda na to. W wiadomościach telewizyjnych, które nasz młody bohater programista usłyszał, zanim wyszedł z tego biurowca swojego, to jakby informowano, że na tą chorobę zapadają wszyscy, z wyjątkiem tych, którzy normalnie żyli na wolnej przestrzeni. Czyli gdzieś tam jakieś pozostałości aborygenów, Indianie, jakieś plemiona z Ameryki Południowej, ludzie, którzy żyli w Afryce. No, dziwamy. Czyli wszyscy ci, którzy mieszkali w miastach, pracowali w biurowcach, nie byli w stanie przetrwać, zachorowali na tą chorobę. Strasznie mroczne i nieprzyjemne to, co tu się dzieje. No, przejdziemy dalej. Doskonale. Sprawdźmy, co tam otworzyłem. Nie ma muzyki, dopóki nie przejdę tych kilku kroków. Dopiero tam. To też jest jakaś wskazówka. Jeżeli nie ma muzyki, to znaczy, że już nic sensownego tutaj nie mogę zrobić. Dobra, sprawdźmy sobie to miejsce. A. Wiecie, czemu tak popularne są opowieści o zombie i o apokalipsie? Wydaje mi się, że to dlatego, że w głębi ducha czujemy, że zmierzamy do samozagłady. I sobie wybieramy takie rzeczy, które są
atrakcyjne fabularnie, powiedzmy. Nie wiem, czemu akurat opowieści o zombie są atrakcyjne fabularnie, ale jest jak jest. W ogóle postapokalipsa stała się bardzo popularna ostatnio. Czegoś ciekawego bym się z tych książek dowiedział, pewnie gdybym przyszedł tu w nocy. A tak to można sobie zaglądać. Opowiadałem kiedyś dawno, dawno temu o takim wykresie, o którym sam słyszałem, który chyba też nawet narysowałem gdzieś na jakimś vlogu, o tym, że co jest dowodem na to, że ludzie zmierzają do samozniszczenia? Otóż to, że kiedyś, żeby zabić drugiego człowieka, trzeba było użyć znacznej siły, to znaczy, żeby zabić człowieka pięścią, no to czasami potrzeba było dwóch, trzech ludzi. Potem żeśmy zaczęli tworzyć wynalazki, które ułatwiały zabijanie. Kamienie, jakieś noże, siekiery, broń. O, jakiś system. Przyjrzyjmy się, dokąd to zmierza. Karabiny, pistolety, karabiny, armaty, dynamity, inne cuda. I efekt jest taki, niestety, że teraz, dzisiaj, jeden człowiek jest w stanie zabić miliony jednym naciśnięciem guzika. Czyli ten cały mechanizm wynajdowania broni do tego doprowadził. Jak był nóż, to tym jednym nożem można było zabić kilka osób, zanim ktoś człowieka powstrzymał. Potem pistolet, jeszcze więcej osób, karabin, środki wybuchowe. Coraz mniej trzeba ludzi, by zabijać innych ludzi. Kiedyś jeden człowiek był w stanie zabić drugiego człowieka, zanim go powstrzymano. Teraz jeden człowiek jest w stanie zabić miliony, jeśli nikt go nie powstrzyma wcześniej. I ktoś się kiedyś znajdzie w odpowiednim miejscu, właściwie bardziej należy powiedzieć w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie i naciśnie guzik. I będziemy tak przemierzać jakieś mroczne korytarze, zadając sobie pytanie, co się właściwie do cholery stało i kim ja jestem. No dobra, jest kwiatek. Właściwie miejsce, gdzie należałoby... O! No tak. Może jestem dorosłym, który szuka dziecka, co? Też symbole, których nie rozumiem niestety. Cały czas jakieś rysunki, no, gdzieś mocno industrialny ten świat musiał być po drodze, co? Pytanie, te symbole. Dziecko się uczyło czytać. Może ja jestem dzieckiem, a nie dorosłym? Ale chyba jestem za wysoki, co? Jak na takie dziecko, które nie potrafi czytać. Okej, jakaś katastrofa się chyba zdarzyła. Może warto zapamiętać te symbole? Jabłko, osa. L to samochód, tak? Omega to pies, taka właściwie omega trochę inaczej ułożona. To jest... A! Czegoś się nauczyłem. Ciekawe. Czyli poznałem jedną literę. To powinno być A? Nie, teraz się nie chce. Ciekawe, że tego się nauczyłem. Czy że zrozumiałem jakiś symbol? No proszę. Podejdźmy bliżej tutaj. Ale nic nie mogę zrobić. Po prostu się uczę. Może muszę przeczytać ileś tam tych ksiąg, żeby zrozumieć coś nowego. To też jest A? Olender. To za wiele się nie nauczyłem, co?
głupio trochę. Liczyłem na więcej. Tu kompletnie nic. A. Może jakiś artykuł czy coś? Ciągle za mało liter, by odcyfrować jakikolwiek tekst, co? Przejdźmy się dalej tym korytarzem, bo coś czuję, że... Zamknięte drzwi. Nie sądzę, żeby ten kluczyk pasował. Nie pasuje. I włącznik po drodze może. Tam pamiętam, że gdzieś tam były jakieś światła. Znaczy, była jakaś rozdzielnia i... Nic, żadnej z tych liter nie rozpoznaję, ale znam tą zagadkę. Gdybym ja wiedział tylko, jakie są pozostałe numery. Nie, nic mi to nie mówi. Jakiś fragment, coś, co mogłoby wypaść stąd i... Może szufladę poszukam gdzieś. Gdyby chociaż jeden numer tu mieć. Nic. 10-10 na końcu jakby. Sprawdźmy to, ale nie. Nie przywiązywałbym się do tego pomysłu. To by było... Nie, no to na pewno nie jest tak. Spróbujmy jeszcze tak, bo 00 musi być potem numer. Nie. Nic z tego, za mało wiem. Są tylko kolejne klocki, które mi nic kompletnie nie mówią, niestety. Spory obszar nam tutaj się pojawił. Zaraz, zaraz. Obszedłem dookoła ten budynek. To pięknie. Już tam odcyfruję na górze literka A, na dole L. Coś już wiem, ale wygląda na to, że to długa przygoda, żeby sprawdzić wszystkie litery. By się ich nauczyć od nowa. Jakiś człowiek tam, ale... Nie mam zielonego pojęcia. Znowu LA na górze. Światła są włączone na szczęście. Przejdźmy tam dalej. A może tu coś jeszcze? Niestety wody nie ma. Nie sądzę, by to pomieszczenie mi się w jakikolwiek sposób przydało. Może coś za drzwiami? Nie, nie zamknę już teraz. Jednak, ale nic nie ma. No dobra, wychodzimy stąd. Okej, sprawdźmy tu. Cofnę się do tej rozdzielni, ona może coś znaczyć. Pójdziemy śladem kabli. Znalazłem gdzieś miejsce, tak. To może być to miejsce, gdzie wodę należałoby... Ołe, już tu jest dosyć zielono, co? Trochę zagubiony jestem, szczerze mówiąc. A, tutaj. Poszedłem w niewłaściwą stronę chyba. Wróciłem do tych mieszkań, na których byłem na początku. Cofnijmy się za ten kawałek. I chyba w tę stronę, co? To może w nocy nie być światła. Tu jest zamek. Więc zamknięte. Myślałem, że może przegapiłem gdzieś uchwyt. Znaczy taki do obracania zamka. Tak, to jest to miejsce, gdzie można by wodę wylać. Światło skierowane w dobrą stronę. Jakieś wskazówki? Nic. No, litera A zupełnie mnie nie ratuje.
Lavender. Dokąd to prowadzi? Tylko tu. Nic dalej nie wiem. Nawet jeżeli tu idą gdzieś kable, to są rozdzielone. Najpewniej w suficie albo w ścianach gdzieś tam. Mógłbym się czegoś uczyć z tych kostek, ale... Chyba trochę... Trzeba by nastroić to cudo. Coś można nawet zagrać, ale... No, no dobra. Windy by się przydało, żeby zadziałały, co? Jakiekolwiek litery odpowiadają temu, co tam rozpoznałem? Chyba niespecjalnie. Nie sądzę, żeby to działało, ale... No kto wie. Żadnej wskazówki? Przestawmy wszystkie. Nic tu nie wiem. Może prześpimy. Jakąś noc. I się zobaczy. W zasadzie mam... taki obrazek lepszy. Ale nic tu nie zrobię. Nie dam rady spać, dopóki... nie zrobię porządku z tymi kwiatkami. Może coś tu ciekawego. A no niespecjalnie. Szafek nie sprawdzałem. Ale jest na pewno obiecujące to, że się nauczyłem przynajmniej dwóch liter. Tu też nic specjalnego. Mam wiaderko cały czas? Mam. Wszystkiego się uczę, jakby. Zaskoczyło mnie to bardzo z tą literą A. Bo to oznacza, że... A, tu chyba już byłem, co? Bo to oznacza, że może być więcej liter. Które będzie można się nauczyć i potem sprawdzić te wszystkie rzeczy, bo... nie zamykamy przed sobą drogi. Jedyne, co do tej pory udało się zrobić, to... otworzyć kolejne. Tu chciałbym to otworzyć, ale nie mam żadnej wskazówki. Tu też żadnej informacji. No trudno. A, za daleko nie idźmy. To ładnie. No moi drodzy. To chyba wystarczy, by pokazać wam grę Homesick, która na Kickstarterze zgromadziła 3 razy więcej pieniędzy niż pierwotnie planowano. Bardzo interesująca, bardzo ładnie wykonana graficznie i przede wszystkim zagadkowa, klimatyczna. Ponoć na każdą zagadkę, którą tu znajdziecie, można znaleźć odpowiedź. Ponoć każdą historię można poznać, jeżeli się wykaże cierpliwością i znajdzie się wszystko, co się będzie szukać. Ja nie zamierzam spędzić przy tej grze tak dużo czasu. Znaczy właściwie nie zamierzam pokazywać tego wszystkiego. Wydaje mi się, że to jest akurat taki tytuł, który moglibyście spróbować albo moglibyście chcieć zobaczyć sami. Bo chyba jest wart uwagi. Poznaliście klimat, pokazałem wam tą grę w 2 odsłonach, więc wiecie mniej więcej, czego się spodziewać i w jaki sposób rozwiązywać zagadki. Chciałbym iść do przodu, jakby bardziej. Przyznaję, że gdzieś pod koniec trochę utknąłem. To wymaga więcej zabiegów z mojej strony, by się przegryźć. Ale jest to ciekawe. Ja strasznie cieszę się z tego, że takie gry powstają, że trochę się zmieniły czasy, że nie wychodzą już tylko takie tytuły z górnej półki, ale jest cała masa gier niezależnych, jakichś takich gier z puzzlami, bo tak właściwie ta gra się określa, które...
są interesujące, które pokazują trochę inne spojrzenie na gry. Bo tu nie ma akcji, nie ma strzelania, a jednak potrafi wciągnąć, potrafi zainteresować. Bo ja jestem na przykład bardzo ciekawy, jak wygląda ta historia. I chciałbym poznać alfabet dokładniej, ale może nie jestem wystarczająco cierpliwy, co? Tak, wycinaliśmy drzewa. Powietrze się chyba popsuło, bo widzę ludzie w tych w maskach. No nic, moi drodzy. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. I zachęcam do sięgnięcia po to. Kto wie, być może przypadnie wam do gustu. Trzymajcie się. Hej, hej.